może zacznę od prawie początku, czyli kiedy my z żoną stawaliśmy mniej więcej w tym samym momencie życia. Mieszkaliśmy w akademiku i prowadziliśmy dość intensywne negocjacje na temat tego, kiedy mamy mieć dziecko, tak, bo to jest dość ważne w życiu młodych ludzi. Ale moje argumenty podówczas okazały się na tyle silne, że dość szybko na świat przyszła Monika. To zmieniło nasze życie kompletnie. Później przyszła szkoła. W tej szkole też kiedyś pojawił się Amor. Amor taki Bożek, który... Przy czym nie był to amor taki, jak zwykliśmy kojarzyć, subtelny, delikatny, nie, to był amor raczej drapieżny, bym powiedział. Takie to były czasy przy lat 90., 2000, drapieżny kapitalizm w Polsce, to i amor był drapieżny i nie wybrał łuku i strzały, nie uderzył nią subtelnie Moniki, tylko włożył w ręce Maćka piłkę lekarską i tą piłką trafił ją prosto twarz. To oczywiście pozostawiło niezatarte piętno. Ziemia zadrżała. Ja, Monika, biorę ciebie, Macieju, za męża. I ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Rozgorzał taki płomień miłości, który doprowadził nas do dnia dzisiejszego, do tego, że możemy celebrować to piękne święto naszych dzieci. W zasadzie to ja chciałam powiedzieć tylko tyle, że mieliśmy to szczęście moje, by razem z rodzicami Maćka, że udało nam się wychować wspaniałe dzieci. No właśnie, miałem się nie wzruszyć. Dzisiaj od paru godzin mam drugiego syna.